Kochana społeczności, kochane nasze rodziny, nasi przyjaciele. Auch wir möchten euch im Festsaal der bremischen Bürgerschaft hier zu unserer zweiten Queer Cities 2019 begrüßen. Chcielibyśmy Państwa serdecznie powitać w sali Parlamentu Bremy na drugim spotkaniu Queer Cities 2015. Das zu meiner Seite ist Nico Dembrążek, er ist Vorstandsvorsitzender vom Tolerado-Verein und mein Name ist Robert Ranski, ich bin Vorstand und Pressesprecher beim TSD Bremen. Robert Gadański, członek zarządu CSD Bremen i rzecznik prasowy, natomiast ja się nazywam Nico Dembrążek i reprezentuję Stowarzyszenie na rzecz osób LGBT Tolerado z Gdańska. Wir wissen, dass Danksagungen für gewöhnlich zum Schluss einer Veranstaltung kommen, aber hier machen wir das ein bisschen anders, denn wir sind anders. Und ohne unsere Unterstützer wäre diese Queer Cities auch nicht in dieser Form möglich. Zwykle podziękowania kończą się w tym momencie, ale my zrobimy to trochę inaczej. Bez naszych zwolenników i zwolennitek Queer Cities nie byłoby możliwe w tej formie. Ein großes Dankeschön natürlich erstmal an das Haus, an die bremische Bürgerschaft, denn die bremische Bürgerschaft stellt nicht diesen Raum einfach nur so, sondern ist Mitorganisatorin dieser Veranstaltung. Daher vielen Dank. Wielkie podziękowania dla Parlamentu w Bremie, a także dla gospodarzy, którzy nie tylko udostępnili nam te piękne wnętrza, ale także włączyli się w organizację dzisiejszego wydarzenia. Auch bedanken wir uns bei Uwe Matschke, dem Vorstandsvorsitzenden von der Deutsch-Polnischen Gesellschaft, und bei Tomasz Adamczyk für die Hilfe bei der Übersetzung, da wir bilingual sind. Chcielibyśmy serdecznie podziękować Uwe Matschke, prezesowi Stowarzyszenia Niemiecko-Polskiego w Bremie, oraz Tomaszowi Adamczykowi za jego dzisiejsze tłumaczenie. Und wir bedanken uns natürlich auch bei Katharina Möhring und Torben Schulder vom Kunststoffwerk Filmkollektiv, weil die dafür sorgen, dass diese Veranstaltung noch aufgezeichnet wird. Chcielibyśmy także serdecznie podziękować Katrinie Möhring i Torbenowi Schulderowi z pracowni filmowej Kunststoffwerk Filmkollektiv, którzy w tym roku odpowiadają za oprawę medialną tego wydarzenia. Ein Jahr ist es her, da sahen wir uns hier zum ersten Mal. Minął rok, od kiedy spotkaliśmy się ostatnim razem. Ein Jahr ist es her, als wir das erste Mal die LGBTIQ-Städtepartnerschaft Bremen-Danzig verkündet haben oder begonnen haben. Minął rok, od kiedy rozpoczęła się nasza współpraca pomiędzy Bremą i Gdańskiem w ramach Queer Cities. Und ein Jahr her ist es, da wussten wir, dass viel Arbeit auf uns zukommt, aber wir wussten nicht, wie viel. Minął rok od czasu, kiedy widzieliśmy, że czeka nas dużo pracy, ale wtedy jeszcze nie wiedzieliśmy, jak bardzo dużo. Doch was ist der Sinn einer Städtepartnerschaft? Warum werden Städtepartnerschaften ins Leben gerufen? Doch nicht, um sich nur gegenseitig zu besuchen. Jakie znaczenie ma partnerstwo miast? Dlaczego rozpoczęliśmy tę współpracę? Przecież nie tylko po to, żeby się wzajemnie odwiedzać. Nein, alle Partnerschaften, sei es jetzt Städtepartnerschaften oder Partnerschaften zwischen Organisationen, haben immer wieder das gleiche Ziel. Sie haben immer das gleiche Ziel, gemeinsame Ziele zu erreichen und voneinander zu lernen. Nie. Wszystkie partnerstwa, czy to miast, czy to organizacji, czy to firm, służą osiągnięciu wspólnych celów. Co ważniejsze, wymieniamy wzajemnie doświadczenia i pokazujemy, jak różne kraje i kultury radzą sobie z tymi samymi trudnościami. To jest właśnie cel partnerstwa miast LGBT. Wie gehen wir mit anderen Kulturen um? Wie gehen andere Kulturen, andere Städte, andere Länder, andere Gemeinschaften mit den gleichen Schwierigkeiten um? Genau das ist der Sinn und Zweck der LGBTIQ-Städtepartnerschaft. In diesem Jahr haben wir sehr viel geschafft. W ciągu ostatniego roku